Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w naszym finałowym, ostatnim już odcinku naszego programu Po prostu papież. Dzisiaj świadectwem spotkania z wielkim Polakiem, z wielkim papieżem, świętym Janem Pawłem II, podzieli się, no, bardzo niesamowita osobistość. Tą osobą jest niegdyś ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej, no a obecnie rektor, ksiądz Andrzej Tarasiuk. Zanim jednak do niego zadzwonimy, z nim się skontaktujemy, chciałbym już tak, kończąc naszą całą serię, opowiedzieć ostatnią już anegdotkę z życia świętego papieża. Posłużę się ściągą. Wypowiedź jednego człowieka z Gwardii Watykańskiej. Ilekroć papież przechodził obok nas, a my staliśmy wyprostowani jak struny i z poważną miną, zawsze to pociągał nas za guziki albo za troczki, żeby nas rozśmieszyć. Zawsze mu się to udawało. No, i tak to w życiu jest. Każą być czasami poważnym, no ale zdarza się, że radość rozpiera człowieka, tak jak radość rozpierała świętego Polaka, Jana Pawła II. No i dzielił się z tą wielką pogodą ducha, jaką w sobie miał z innymi. Przyprawiając gwardię szwajcarską o dobry nastrój. No, ale już nie będę przedłużał. Ja już sięgam po telefon i będziemy dzwonić do naszego dzisiejszego gościa. Halo, halo? Szczęść Boże, księże Andrzeju. Bardzo prosimy o podzielenie się tym krótkim doświadczeniem, świadectwem spotkania z tak wybitną postacią, jaką był święty Jan Paweł II. Szczęść Boże, kiedy myślę o moich spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, szczególnie w pamięci powraca mi Eucharystia z 18 sierpnia 2002 roku, która miała miejsce na krakowskich Błoniach. Miałem tę łaskę, że mogłem wtedy uczestniczyć w tej mszy świętej w asyście papieskiej. Wykonywałem prozaiczną czynność podania Ojcu Świętemu pulpitu w czasie hymnu Chwała na Wysokości Bogu i w czasie wyznania wiary. Ojciec Święty, pomimo wieku, wielkiego cierpienia, podnosił się, aby w czasie Eucharystii, na hymnie i na wyznaniu wiary, w postawie stojącej, wyznać swoją wiarę i dać świadectwo niezwykłego hartu ducha, ale też przełamania swojej słabości fizycznej. Uczestniczył w Eucharystii ciałem i duchem, całym sobą. Nie zapomnę tego przenikliwego spojrzenia miłości, które Ojciec Święty skierował na mnie, kiedy podawałem tenże pulpit. Ojciec Święty przenikliwym wzrokiem spojrzał na mnie z miłością. Tego wzroku się nigdy nie zapomina. Ojciec Święty, kiedy przekazywał nam orędzie miłosierdzia, mówił pod koniec swojej homilii o wyobraźni miłosierdzia. Mówił wtedy: trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zaniedbania i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa, aby nieść radę, pocieszenie duchowe i moralne, wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca Miłosierdzia: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie zabrakło. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Szczęść Boże.
Bóg zapłać za to piękne świadectwo. Życzę księdzu wszystkiego dobrego. Niech święty Jan Paweł II błogosławi księdzu w całym życiu w tej pięknej posłudze, którą ksiądz pełni. Jeszcze raz Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego życzę. Z Panem Bogiem. No, niestety to już była nasza ostatnia rozmowa, nasze ostatnie świadectwo, które mieliśmy zaszczyt wysłuchać. Ufam, że któreś z tych, które mieliście Państwo możliwość obejrzenia, wysłuchania, jakoś zapadło Wam w sercu. Także myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek, no a tym samym całą naszą serię programu Po prostu Papież. Wszystkiego dobrego życzę Wam, drodzy widzowie, i niech święty Jan Paweł II w tym pięknym jubileuszu stulecia błogosławi i darzy wszelkimi łaskami od Boga naszego Wszechmogącego, który jest w niebie. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, do zobaczenia w innych programach. Z Panem Bogiem.